Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy grę Fire Shark. Gra została wydana w 1990 roku przez firmę Toplan. O co w niej chodzi? No to chyba widzimy wszyscy na ekranie. Typowa strzelawka. Gra jest bliźniaczo podobna do gry Flying Shark z komputerów 8-bitowych. Z tego co ja kojarzę. Pewnie była ona też również na Amidze. No na Spectrum i na Timexie to na pewno. Commodore wydaje mi się, że też. Oczywiście odpowiednio uboższa grafika była, no i efekty pewnie dźwiękowe. Natomiast no była ona bliźniaczo podobna. Dobrze, co by nie przedłużać, wrzucajmy sobie może na początek trzy żetoniki wrzucone i zaczynamy rozgrywkę. Startujemy. Lecimy sobie tym samolocikiem czerwonym. Pokazał mi strzałki, gdzie mam lecieć. Jakbym nie wiedział w razie co. Ale wiem. Gdzie trzeba lecieć? Do przodu, do przodu. Zobaczymy, czy będzie kontynuacja. Jeżeli będzie kontynuacja, to od jakiego momentu? Może lampę sobie rzucimy jakąś? Tak z czystej ciekawości, jak to wygląda. O, właśnie się nadziała na coś. O! Mam bombę! O! No niestety. Rozwalili mnie ponownie. No ale tym razem ja ich rozwaliłem. Tracąc kolejną bombę, ale to i tak bomby bombami. Skoro za chwilę było mi życie. Że tak poszło. O! Właśnie się skończyło kolejne. Te, które są... No dobrze. O, co się tam podskakuje? No i co? Aha. O, widzicie, fajna kontynuacja. Można kontynuować od miejsca, że tak powiem, w którym się przerwało. Fajnie, fajnie. To mi się podoba. To mi się podoba. Nie we wszystkich grach tak jest. Czasami jest w ogóle kontynuacja, czasami generalnie nie ma. Czasami jest też tak, że musimy po początku przechodzić dany etap, sektor, planszę, nie wiem jak zwał, tak zwał. A tutaj widzimy, jest kontynuacja dokładnie w momencie, w którym nas zniszczyli. I to jest właśnie dobre. To jest właśnie fajne, to jest dobre. No nic, gramy dalej, patrzymy. Tak jak powiedziałem, gra budząca przypomina jakiś pierwozór. Pierwowzór z komputerów 8-bitowych. Spectrum Timex. To jak mówię, no nie było tam takiej oprawy dźwiękowej. No wiadomo, możliwości techniczne były słabsze. A tutaj jest troszeczkę lepiej. No ale dobra, już nie nawijam. Tylko skupiam się na rozgrywce, bo może się to dla mnie źle skończyć. Za chwilę. O, nie mam już tych. Nie mam już bomb, patrzcie. No i nie mam już troszeczkę. Mam się to zniszczyć. Bombę wyciągnę, zobaczymy jak to jest tak radę. O, proszę. Nie udało mi się tego zniszczyć bombą. No zobaczymy, może teraz. O, teraz poszło. Została czarna plama po czołgu. No i co? Utraciłem kontrolę nad statkiem powietrznym. Aha. No niewiele punktów zdobyłem. Bonusowych. O, jest z powrotem strzelawki. No dobra, to kontynuujemy. O. O. No niestety. No.
Złapię czy nie złapię? Złapałem. Ale mnie to szumili. No niestety. No szybko dosyć tutaj życie się traci, słuchajcie. Musimy jeszcze dorzucić parę monet. Dobra. No. No niestety nie tym razem. O, niestety. Znowu się nie udało. Co jest? A, straciłem życie. Dobra. No niestety. Oj! Uda się to zapać, czy niekoniecznie? Jedno mamy. Drugie mamy. Dalej go mnie kluje pestkami, no patrzcie, ten czołg. Tyle już nie nawkładałem tych pocisków, a to na niego nie robi wrażenia większego. O, teraz. Teraz się udało, dobrze. O, straciłem kontrolę, bo ląduję. Autopilot się włączył, autopilot. Słabiutko. Zdecydowanie słabiutko. No i kontrola wróciła. O, nie dobrze. Szybko się niestety życie traci, naprawdę szybko. O. Po mnie! Ładnie. Łap, 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 łap! Łap. O. Tu mnie złapał. Dobra. Jaka zadyma. O, ten od mnie sobie. Rozwalili mnie. No i co dalej? A, dać coś. Coś nam się pojawia.
no niestety. Może to będzie sobie czyste. Może to będzie pewnie tak po mnie. Tego się obawiałem. No i lądujemy. Czy tym razem udało mi się zdobyć jakieś bonusowe punkty? Za chwilę się okaże. 0-0-0. Świetnie. No jak widzicie, te strzelawki mi wychodzą tak sobie. Co i za oknem zaczęło mi być. Jakaś karetka chyba albo coś, nie wiem. Koniec gry. No ale mamy wpis, słuchajcie. Mamy wpis, jesteśmy na pierwszym miejscu, także tak to się przedstawia. Dajcie znać w komentarzach, czy gra wam się podobała. Sorry za efekty dodatkowe dźwiękowe. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć!